Siemaneczko! Czas na nową przygodę, co wy na to? Właśnie tym ogromniastym, wymarzonym samolotem rodzinka Barbie wyruszy na Kostarykę. A na ich drodze staną zaczarowane syrenki ze swoimi malutkimi, ślicznymi przyjaciółmi, wielorybkami. A dlaczego są zaczarowane, dowiecie się później. Samolot i lalki inspirowane są serialem Barbie Dreamhouse Adventures, w którym możecie zobaczyć moje przygody oraz przygody mojej rodziny i przyjaciół. Jeżeli chcecie zobaczyć wnętrze tego wymarzonego samolotu i przeżyć przygodę z rodzinką Barbie, dajcie łapkę w górę i poszybujcie z nami! Arriva, arriva! O, jaka wycieczka! Normalnie w czasy idealne! Max, zobacz! No, co to takiego? W czasy na Kostarykę! Co ty na to? Kostaryka? A co my tam właściwie będziemy robić? Ach, no proszę cię, Max! Odpoczywać na plaży, kąpać się w ciepłym oceanie! I oglądać walenie! Oglądać walenie? No, takie ssaki morskie, delfiny, może nawet spotkamy płetwala błękitnego. To co z tą Kostaryką? Proszę, proszę, zgódź się. Sam nie wiem. Wiedziałam, że się zgodzisz. Lecimy na Kostarykę. Zresztą, i tak byśmy polecieli. I co ja mam sfotografować? O, widzę coś. Tofik, nie ruszaj się, zostań tak. Hej, Tofik, miałeś zostać. Kicia, może ty mi pomożesz? Tylko parę zdjęć, obiecuję. Miau. Hej, wracaj. Ach, co z tymi zwierzakami? Julka, co ty robisz? Muszę zrobić zdjęcie na konkurs szkolny. Sfotografować ciekawe zwierzę albo rzecz. A Tofik i Kicia nie chcą ze mną współpracować. Może na Kostaryce coś znajdziesz? Na Kostaryce? Jak to? No, lecimy na Kostarykę. Będziesz mogła sfotografować delfiny albo wieloryby. O, to by było coś. Na pewno wygrałabym ten konkurs. W takim razie pakujmy się. Jak to pakujmy się? Teraz? Tak, to wycieczka last minute. Odlot za 2 godziny. Nie mówiłam ci? Spakowałeś kąpielówki? Kąpielówki? Nie biorę, nie będą mi potrzebne. Jak to nie bierzesz? Dlaczego? Będę siedział w hotelu i oglądał telewizję. W pokoju nie będzie telewizora. Co? Jak to nie będzie telewizora? Lepiej zabierz te kąpielówki. Paulina, jak mogłaś mi to zrobić? O nie, skoro nie będzie TV, TV poleci ze mną. Obyś się zmieścił. No, właśnie. Tato, jesteś gotowy? Czekamy na ciebie. Gotowy, już idę. Zdążyliśmy. Z ledwością. Jeszcze tylko odprawa i wchodzimy do samolotu. Proszę położyć walizkę na wagę. Walizkę na wagę już się robi. Dziękuję, może pani przejść. Następny. Proszę położyć walizkę na wagę. O, moja kolej. Chyba nie spakowałam tam zbyt dużo rzeczy. Wszystko w porządku, proszę przechodzić. Następny. Ach, jakie to ciężkie. Oby się udało. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę położyć walizkę na wagę. Nie ma problemu, wziąłem tylko parę kąpielówek i takie tam drobne rzeczy. Niestety, bagaż opłacony jest do 20 kilo. Pana walizka jest za ciężka. Max, coś ty tam naładował. Nic takiego, parę skarpetek i takie tam. Skarpety na Kostarykę? Nieźle, tato. To muszą być bardzo ciężkie skarpetki. Musi pan coś wyrzucić. Co? Wyrzucić? No dalej, Max, nie wygłupiaj się. No dobra, ciuchy czy telewizor? A tam. Gotowe, teraz powinno przejść. Niestety, dalej za ciężka. Muszę sprawdzić, co pan tam napakował.
Jak to sprawdzić? Proszę się nie bać, to rutynowa kontrola. To telewizor. Co? Nie wierzę. Zabrałeś telewizor? Trudno, musimy go zostawić. Tylko nie mój telewizor! O, to chyba nasz samolot! Nie mogę się doczekać podróży! Zapraszamy na pokład. Proszę zajmować miejsca. Paulina, a mogę siedzieć przy oknie? Poczekaj, Max, muszę schować bagaż podróżny. O, tu jest schowek. Super, nie będzie nam przeszkadzać w czasie lotu. Witamy na pokładzie Dream Plane. Proszę o zapięcie pasów, za 2 godziny będziemy na Kostaryce. Wylatujemy za 5 minut, życzę miłego lotu. Dziewczynki, zapięłyście pasy? Tak, mamo. Nawet szczeniaczek jest bezpieczny w swojej torbie. O, za niedługo ruszamy, Max. Gotowy? Chcesz opaskę na oczy? Zabrałam na wszelki wypadek. A niby po co? Okej, jak chcesz. Startujemy! Max, chyba się wznosimy! Max, wyjrzyj przez okno! Jakie piękne widoki! Max, polecimy z 2 godziny! Trzeba się zrelaksować! O, ale ekstra! Tak, to mogę nawet lecieć 4 godziny. Jest nawet gazetka do poczytania. Jak tu wysoko! Pokaż tę gazetkę. Ach, i co tam piszą w tej gazecie? Same ciekawostki. Mamo, możemy zamówić coś do jedzenia? Tak, ale nie za dużo. Obsługa, czy podać coś do jedzenia? O, tak, tak, ja poproszę chrupki i napój. A dla mnie porcja lodów. Mniamiśne. Dzień dobry, obsługa. Czy życzą sobie Państwo coś do jedzenia? O, bardzo chętnie. Przekąszę coś ze smakiem. To ja poproszę sushi. A dla Pana? Halo, coś dla Pana? Max, chcesz coś zjeść? Dla mnie? Sorry, czytałem. Poproszę sałatkę. Sushi i sałatka. Życzę smacznego. Ale obsługa normalnie all inclusive. Dziewczynki, wszystko dobrze? Nie jecie za dużo? O nie, kręci mi się w głowie, jest mi niedobrze. Chyba mam chorobę lokomocyjną, bo zajadłam te lody. Ach, mówiłam. Prześpij się, Julka, zaraz ci przejdzie. Chcesz kocyk? Dzięki, może mi przejdzie. Uwaga, uwaga, tu pilot. Wlatujemy w chmury, więc proszę się przygotować na lekkie turbulencje. Dziękuję za uwagę. Co? Lekkie turbulencje? Chyba nie będzie tak źle, to tylko lekkie turbulencje. Lekkie turbulencje ustały. Proszę przygotować się do lądowania. Jupi! To miały być lekkie turbulencje? Wylądowaliśmy! Jesteśmy na Kostaryce! Dziękujemy za lot. Zapraszamy ponownie. Chodźmy oglądać te delfiny. Muszę zrobić ekstra zdjęcia. No dobra. Widzisz coś? Nic nie widzę. Ani delfina, ani żadnej ryby. O nie! Mamo! No i gdzie te delfiny? Julka, chyba musisz iść trochę dalej. Na pewno gdzieś są te delfiny.
Poczekaj, pójdę z tobą. I tak nie mam nic do roboty. Na pewno znajdziecie coś ciekawego. Powodzenia! Tata, zobacz, jakie śliczne wielorybki! Zrobię im parę fotek, gdybym nie znalazła delfinów. I na dodatek pryskają wodą, widzisz to? Tola, zobacz, co to za ryby? Julka, to syreny! Szybko, rób zdjęcie, zanim odpłyną! O nie, jestem za daleko! Ale tata idzie w ich stronę, na pewno zrobi im zdjęcie! No i gdzie te delfiny? Może spytam tamte panie, na pewno coś widziały. Przepraszam bardzo, czy widziały może panie delfiny w pobliżu? Delfiny? Nie, nie widziałyśmy. My jesteśmy tylko syrenkami. To jest syrenka Barbie, a ja jestem Teresa. Hej! Max, ale macie mega kolorowe ogony, piękne. Pokażemy ci magiczną sztuczkę, poczekaj. Wow, ale magiczna sztuczka. Twój to był czerwony. Super, no nie? Ja też tak potrafię. A na jaki kolor twój top się zamieni? Zobaczysz. Wow, to było coś! Jak chcesz, możesz nam zrobić zdjęcie. Co ty na to? Dzięki, syrenki, ale muszę już iść. Córka potrzebuje fotkę delfina do szkoły. Do widzenia! Miło się gadała, Max! Powodzenia! Chyba z nimi gadał. Będę miała najlepsze zdjęcie w klasie. Julka, przykro mi, po delfinach ani śladu. Tato, nieważne. Pokaż zdjęcia tych syrenek. To będzie hit! Syrenek? Ale ja nie zrobiłem im zdjęć. Były piękne, owszem, ale mówiłaś o delfinach. Tato? Widziałeś syreny i nie zrobiłeś im zdjęć? O-o! No nie. Na szczęście mam małe wielorybki. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podobały nasze magiczne topy, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jesteście super!